Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz żelazny temat, czyli przejścia dla pieszych. Wzięliśmy udział w akcji policyjnej tutaj na Armii Krajowej i nagle ku naszemu zdumieniu okazało się, że dużo kierowców przepuszcza pieszych. No, co jest tego przyczyną? Czyżby oglądali nasz program? No myślę, że tak. A oprócz tego policja prowadzi swoje działania. Wszystko to sprawiło, że Kraków jest w Europie. Że jest jak w Austrii, w Niemczech, w Skandynawii. Dochodzący do przejścia pieszy i pojazd, który zwalnia, widząc, że pieszy zbliżył się na tyle, chce przechodzić, zatrzymuje się, a inny pojazd, co ważne, nie omija tego zatrzymanego. Jest lepiej, jest ewidentnie lepiej. Te przypadki, które zobaczycie Państwo za chwilę w programie, to wyjątek od reguły. Regułą są dobre zachowania. No właśnie, no zobaczmy, tutaj cała grupa samochodów przepuszcza pieszych. Jeden z pojazdów zwalnia, inny też zwalnia, czyli nie dojdzie do wyprzedzania. I popatrzcie Państwo, zatrzymali się, a piesi wchodzą. Da się. Czyli nowe przepisy, które będą jeszcze bardziej restrykcyjne w tym względzie, mogą wejść. Te obawy niektórych polityków, że będzie bardziej niebezpiecznie, są niepotrzebne, naprawdę niepotrzebne. Może i powinno być lepiej. Na razie w Krakowie, może i w całej Polsce tak wzięto by z nas przykład. No proszę, tutaj nawet motocyklista ustępuje pierwszeństwa pieszym. No właśnie, brawo. Motocyklista niby tak źle postrzegany, a zachowuje się poprawnie. A czy policja drogowa też dostrzega, że na krakowskich ulicach jest lepiej w kwestii przepuszczania pieszych? Zdecydowanie tak. Ja uważam, że nie tylko jeżeli chodzi o kwestie pieszych, ale generalnie, kiedy ganimy uczestników ruchu, a w szczególności kierujących, za rażące naruszenie przepisów, za nieprzestrzeganie przepisów, to tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że w tym roku naprawdę widać bardzo dużą poprawę w zachowaniu, bo wystarczy tylko wspomnieć, że analogicznie za 9 miesięcy roku ubiegłego było 14 ofiar śmiertelnych, dziś za 9 miesięcy mamy 5 ofiar śmiertelnych. To jest 9 ofiar śmiertelnych mniej, a podkreślam, rok ubiegły był jednym z najbezpieczniejszych, drugim po roku 2013, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Byliśmy jednym z bezpieczniejszych miast w Polsce, jak dodamy do tego 9 ofiar śmiertelnych, analogicznie mniej, no to tylko przyklasnąć. Nie chciałbym tutaj chwalić dnia przed zachodem słońca i mam nadzieję, że tak będzie do końca roku, ale widać to gołym okiem w naszej codziennej służbie, że zachowania uczestników ruchu są diametralnie lepsze. Proszę sobie wyobrazić, że w 2007 roku w Krakowie było 50 ofiar śmiertelnych. No ale policja drogowa nie będzie spoczywać na laurach, dalej będziecie organizować akcje. To znaczy chcielibyśmy, aby nie było typowej akcyjności, tylko żeby była to nasza codzienna służba i w codziennej służbie, abyśmy tylko i wyłącznie reagowali na te patologiczne zachowania. A więc tylko o tym ja sobie marzę i myślę, że wszyscy inni uczestnicy również. Ale takie akcje również będą prowadzone. Na chwilę obecną widzimy, że przyniosło to dobry efekt i mam nadzieję, że tak dalej będzie. A jakie są przyczyny tej poprawy? Czy kierowcy przestraszyli się policji drogowej? Czy być może jeżdżą za granicę i widzą, że tam się jeździ elegancko? Ja myślę, że wszystkiego po troszku. Na pewno, i nie będę tutaj owijał w bawełnę, zmiany przepisów, restrykcyjne zmiany, zatrzymywanie uprawnień za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, zatrzymywanie uprawnień za naruszenie przepisów w sposób rażący, to również przyniosło skutek. Ale ja myślę, że również ta kultura jazdy się poprawia. No i mam nadzieję, że również te przekazy społeczne, medialne, nasze programy wspólne. No faktycznie udało nam się nagrać kierowców, którzy jeżdżą bardzo elegancko, ale może pojedźmy i sprawdźmy, czy stało się tuż regułą. No to jedźmy. No i zobaczmy, czy rzeczywiście ta sytuacja wygląda tak dobrze. Dojeżdżam powoli. No niestety wyprzedzanie jest. No tak, ale to rejestracja spoza Krakowa, proszę Państwa, więc krakowianie jeżdżą lepiej. To poza krakowianie jeszcze muszą się czegoś nauczyć. Panie kierowca, powód naszej kontroli zachowania pana przed przejściem dla pieszych. Omijanie motocykla, który zatrzymał się w celu umożliwienia przejścia pieszym, pan sobie przejeżdża. To jest wykroczenie, szanowny panie. Długo pan posiada prawo jazdy? Od ponad roku. No to powinien pan wiedzieć, bo niedawno pan zdawał egzaminy. Ja nie wiedziałem. A skąd pan jest, panie szanowny? Z Olkusza. W Olkuszu nie ma przejść dla pieszych? No są, tylko że nie ma takich dróg dużych. No. To jest jedna 94, która przechodzi przez Olkusz. No ale szanowny pan, jak pan zdawał egzamin, to zdawał pan na mniejsze czy na większe drogi? Na wszystkie. No widzi pan, czyli musi pan się tak samo zastosować na mniejszej drodze, na większej.
Szanowny panie, mandat karny za powyższe wykroczenie jest dość wysoki. Jest to 500 zł, 10 punktów karnych. No, niestety nie było tak pięknie, jak sobie wyobrażaliśmy. Jeszcze chyba nie. Nie jest tak dobrze. Niestety kierowcy, głównie spoza Krakowa, pokazali swoją słabą stronę. Te wyprzedzania, omijania niestety również. Dotyczą jeszcze części kierowców. Jeszcze część jakby nie zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. Szanowni kierowcy, jesteście passé. Jesteście oldschoolowi. Jesteście do niczego. Trzeba wreszcie zdać sobie z tego sprawę. Mamy modę na poprawną jazdę. Jesteśmy na innym etapie cywilizacji motoryzacyjnej. A wy zostaliście z tyłu. Wstyd. Zmieńcie to. Poprawcie się. Ale ja mam jeszcze jakąś nadzieję. Pojedźmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. No a tutaj dobrze, brawo. No widać tą poprawę. Pani pewnie zaskoczona, ale udało się. Przejechała bezpiecznie przejazdem dla rowerów. O to chodzi. No i tutaj się wreszcie udało. No tak, tutaj wszystko normalnie. Zatrzymałem się. Kierowca obok mnie również zatrzymał się. Rowerzystka przejechała, pewnie zdziwiona. No ale rowerzyści na przejazdach dla rowerów, piesi na przejściach dla pieszych. Mam nadzieję, że to stanie się regułą, że te zachowania staną się regułą. Ale na razie jeszcze trochę uważajcie, bo mamy tych kierowców ciągle jeszcze niesfornych. Mamy tych kierowców, którzy zostali z tyłu. Zostali jakby w innym świecie. Nie nadają się do wielkiej cywilizacji motoryzacyjnej, którą tworzymy. Ale myślę, że wreszcie i oni się opamiętają. Panie kierowco, powód naszej kontroli, przejście dla pieszych. Na prawym pasie zwalnia przed przejściem Opel, a pan beztrosko lewym pasem go wyprzedza. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Zgadza się? Przyznaję jeszcze, że nie zauważyłem, więc... Wolniej i więcej rozwagi. Za powyższe wykroczenie, czyli manewr wyprzedzania, taryfikator przewiduje mandat karny w kwocie 200 zł, natomiast punktów 10. Mamy też tutaj maila od pana Michała z Warszawy, któremu dobro pieszych leży na sercu. Pisze do nas tak. Kierowcy w Krakowie już nauczyli się szanować pieszych na pasach, ale w stolicy nadal jest to nierealne. Żyję nadzieją, że może kiedyś się to stanie, a piesi nie będą się bać przejścia przez ulicę. No i proszę, tutaj mamy pierwszy filmik od pana Michała. No i niesforny rowerzysta ominął pana Michała, który jeździ motorowerem. Właśnie, godne podkreślenia jest to, że pan Michał jeździ motorowerem, interesuje się poprawną jazdą. Wśród motorowerzystów to raczej rzadkość. Motorowerzysta fajnie, a rowerzysta się nie popisał, jak to u rowerzystów też niestety często bywa. Popatrzcie państwo, przeszła pierwsza piesza, no ale jeszcze jedna piesza również zamierzała bezpiecznie przejść przez przejście. Motorower stoi, przepuszcza, rower jedzie, jakby nigdy nic, jedzie, jakby... Przepisy nie istniały, jakby był w innym świecie. A w drugim filmiku dwa samochody naraz. No dokładnie. Kierowcy uznali, że motorower to nieważny pojazd, to coś, co należy lekceważyć. Niestety piesi byli zagrożeni. Fatalny przykład z Warszawy. Prawy, srebrny wóz. Na prawym pasie. Wyprzedzanie. Powód naszej kontroli, panie kierowco, przejście dla pieszych, który pan pokonał prawym pasem, nie zważając na to, że na lewym pasie pojazd już zwalniał, aby zatrzymać się i przepuścić pieszych. Ja uznałem, że wykonywanie gwałtownego hamowania w tym momencie, jak za mną jadą auta, byłoby bardziej niebezpieczne manewra, a pieszy jeszcze był już przed przejściem, ale okej, no rozumiem. Ale według nas powinien pan zwolnić i nie dopuścić do wyprzedzania. Za powyższy manewr mandat karny jest 200 zł, natomiast punktów karnych jest... 6. 10. Pomylił się pan. No to trochę żeśmy pochwalili, trochę żeśmy poganili, ale jesteśmy pełni nadziei, że będzie coraz lepiej. Tak, że śladem Krakusów pójdą inni, że w całej Polsce się poprawi, a przede wszystkim w Małopolsce, zależy nam na Małopolsce głównie. Tutaj te programy przede wszystkim kręcimy. W związku z tym wszyscy ci, którzy jeszcze nie zrozumieli, jak należy zachować się przed przejściem dla pieszych, przypominamy. Po pierwsze, zmniejszamy prędkość. Po drugie, zwiększamy obserwację. Po trzecie, przepuszczamy nie tylko pieszych znajdujących się na przejściu, ale również tych, którzy zamierzają z tego przejścia skorzystać. No i zabrania się wyprzedzania bezpośrednio przed czy na przejściu dla pieszych, jak również omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Pamiętajmy o tym.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.